Cześć, jestem Karla, to są Simsy i dzisiaj mamy piąty odcinek naszego wyzwania Czarnego Wdowca. Mam nadzieję, że nie słyszycie, jak mój komputer po prostu przygotowuje się do odlotu, bo coś mu się zrobiło i strasznie szumi. Więc jest taka sytuacja, że nasza Sara rodzi. Martyna nadal z nami jest, ponieważ nie udało mi się tego pożaru zrobić, więc staram się, żeby umarła z głodu, jak zwykle. Mamy krowokwiata, tylko że będziemy się przeprowadzać i nie wiem, czy da się go przenieść, no ale to później. Prawdopodobnie w tym odcinku też się przeniesiemy do większego domu, bo już nie mamy miejsca. A więc Sara, proszę cię, urodź dziecko. I Sara rodzi. Mam nadzieję, że to będzie jedno. Co? Kiedy dorosnę, chcę zostać nic, co muszę zrobić? Sztukę skradania się zacznie. Dobra, odpowiedzialność spada. No dobra, nieważne. Pójdzie do szkoły, to jej wzrośnie odpowiedzialność. A, tak, i nasza najmłodsza Anna wyskoczyła mi z kołyski i nie zdążyłam tego nagrać, więc no niestety. Zaraz pokażę wam może potem ich wszystkich w kasie. Jest! Mamy chłopca w końcu! Ogólnie się zorientowałam, że ja cały czas przecież popu słuchałam, a w tej generacji gry muzyka wpływa na płeć, więc dlatego chyba miałam trzy dziewczynki. Imię to Arkadiusz! Jej! Mamy chłopca! Jedno, na szczęście jedno. O rany. Mamy tyle ludu w domu, że najchętniej te wszystkie dzieci, co ja bym wyprowadziła, ale nie mogę. Dobra, skoro urodziłaś, to niestety też będziesz musiała pójść do lochów, więc odblokuj. A nie, czekaj, nie będzie mogła pójść, przecież tamta jeszcze nie żyje, Martyna, to ona nie jest jeszcze naszą żoną, o rany. Te dzieci wszystko komplikują, ja już nie chcę więcej dzieci. Naprawdę, ja się normalnie popłaczę zaraz przez nie wszystkie. Stwierdziłam też, że jak dziecko nam urośnie do wieku nastolatka, to będę je wyprowadzać po prostu, więc czekaj, kiedy ty? 10 dni? Czy ja mam znowu jakąś długość życia ustawioną na nie wiem ile? Normalne, no to normalne, no. Jezu, ja nie wiem, czy ja nad tym zapanuję. To się przestało robić wyzwanie Czarnego Wdowca, tylko wyzwanie przeklętego Oskara normalnie. Sobie ubzdurała, nie? Że będzie zachodzić w ciąży z każdym tą. Idź, że się wykąp i spać dziecko. Potrzebujemy jeszcze jednego... Nie rób bałaganu, czemu jesteś smutna? A koszmar miałaś, no niestety. Sara, mogłabyś... Czekaj, bo ja pozapominałam imion Małgorzata, przepraszam. Uczyć Małgorzatę. A ty jesteś Anna, tak? Tak, a najmłodszy to jest Arkadiusz, dobra. Prawie wszystkie na A, tylko ta jedna na M. No tak się wylosowało. Idziesz spać? No, zaraz tylko się wykąpiesz, okej. Okay. Ty ją niesiesz. Mamy już nowy dom. Niestety dom, który zbudował mi Luxon, bardzo mi się podobał. Jest świetny, tylko że jest dla nas za drogi. I nawet po spróbowaniu usunięciu jakichkolwiek dekoracji, to czy takich, wiecie, firanek, obrazów i tego typu spraw, no niestety nie stać nas, więc tutaj jest nasz przyszły dom. Tam chyba 50 tysięcy kosztuje, jest już umeblowany mniej więcej, więc... Prawdopodobnie się przeprowadzimy, tylko że boję się, że mi się wszystko zresetuje, więc czekam może, aż ona umrze i aż krowa kwiat nam urośnie, bo powinien całkiem niedawno urosnąć i może to będzie szybsze, jak po prostu te krowa kwiaty będą zjadać nam te małżonki. I to Sara wyłowiła. Dziecko płacze, idź zmień brudną pieluszkę, idź ją nakarm. Czemu jesteś rozgniewana? Bo chcesz spać. Ty nie masz łóżeczka, musimy ci wstawić łóżeczko, nie wiem gdzie. Chyba wiecie co, chyba sprzedam to i ten fotel. O, a ta się zresetowała, nie wiem czemu i postawię po prostu tu łóżeczko. Dobra. Czy ona się nauczyła? No tak nie do końca się nauczyła, więc weź ją jeszcze ucz korzystać.
A, możesz tylko Małgorzatę tutaj, bo tamtej drugiej nie znasz, tak? No pewnie. To weź ją przywitaj. Albo w sumie tak, tatuś jest wolny, więc niech tatuś weźmie i położy tutaj, czytaj małemu dziecku, Anna. A ty potem będziesz czytać Małgorzacie do snu i sama pójdziesz spać. Więc jak widzicie, nasze wyzwanie bardzo się rozleniwiło, że tak to nazwę, bo to jest nasza czwarta ofiara, tak? Czwarta ofiara. A jeszcze trzeciej nie mamy zabitej, więc no. Więc możecie się spodziewać, że to będzie bardzo długie wyzwanie. Ja też chcę wprowadzić zwiększenie odcinków, czyli w sensie w soboty będą się pojawiały jeszcze odcinki z tego wyzwania, żeby jakoś to szło. Co? Czy on panikował? W sensie ta panika przyszłego rodzica, czy jakoś tak? Jejku, weź Oskar. Idź weź prysznic. Ty, tak, właśnie, charyzma, gotowanie na 8. Jesteś zmęczony, ale mógłbyś sobie jeszcze pooglądać kulinarne, a potem pójść spać. Jak tam? Stawiłam jej łóżko, żeby spała, żeby nie mdlała i tak nam na głodzie zależy 11 godzin, to poza tym też jak wszyscy śpią, a ona by nie spała, to wiecie, czas nie płynie szybciej, więc no, przyspieszmy. No dziecko, czemu żeś się znowu obudziła? Och. Ja ci nie wstawiłam żadnej lampki? No kurde. Czekajcie, czekajcie. Nie, to ja muszę tak w oświetlenie, bo nie pamiętam, jak to się nazywało. O, takie coś. Czemu nie mogę tego tu postawić? Wow. Jakie oni mają problemy, naprawdę. No po prostu te Simsy to mnie czasami aż rozbrajają. Nie wiem, czy dobrze wpisałam kod. Dobrze, chyba tak. Masz taką ładną sieć. Czekajcie, bo muszę wypisać kod, bo przecież... No, co ja zrobiłam? O, dziwna sprawa. Chciałam wypisać, nie wpisać ponownie. Dobra, jest. Ale nie zgadnę, pójdziesz kogoś poprosić o to, żeby ci obsikał. Znaczy, opryskał ten cały. No przestań panikować, nie możesz spać, bo jesteś zbyt... Oskar, skoro żeś jeszcze nie poszedł spać, idź opryskaj tego potwora. I połóż ją spać. Nic tam nie ma, Alicja, tylko ci się wydaje. Proszę, masz ładną lampeczkę z chomiczkami, czy nie wiem czym. Czy ona może pójść spać? Czy ona nie pójdzie spać? Czy co oni robią w tym momencie? Dobra, weź się zostaw. Idź spać, dziecko, masz lampkę. Do szkoły idziesz. Ty sobie pooglądasz? Czy ty oglądasz te kulinarne, czy ja ci dam? Nie, dobrze. Myślałam, że mu komediowe dałam. I pójdziesz spać. Ta widzę, że się obudziła. Martyna. Martyna, musisz iść spać. Musisz cały czas iść spać, ale ona nie może pójść spać, bo ona jest głodna. Albo chce jej sisiku. Albo to chociaż się zdrzemni, no. O, to nam szas. Czas nam szybciej poleci, ale ona teraz się sika. Uwaga, uwaga. Siu, no. To teraz możesz iść spać. Dobra, poszło spać. O matko, dziecko mi płacze. Wstawaj. Zmień pieluszkę. Nakarm. Przytul. Może gawosz nie, bo tam chyba zawsze minusy. To może jeszcze raz przytul. I podaj śniadanie. A mogą być... Mamy krówkę! A, w komentarzach możecie pisać imiona dla naszej pięknej krówki. Aż muszę fotkę cyknąć. Yeah. Git. Mamy.
mamy naszego krowokwiata. Tylko musimy poczekać, aż aż zgłodnieje. To chyba na pierwszy ostrzał pójdzie Martyna, chyba że wcześniej umrze z głodu. A za 4 godziny to sądzę, że prędzej z głodu umrze niż krowokwiat ten. Pewien etap stała się strasznie przylepna i lubi być... O matko. Dziecko. Idź, że coś zjedz, chyba że do szkoły idziesz, nie? Masz ciasteczka, proszę cię bardzo. A ty powinnaś do szkoły iść, to sorry, nie, to do szkoły, już. Musisz się starać. Bo nie wiem, czy wam mówiłam, ale... właśnie, czekaj, zanim pójdziesz. Nie wiem, czy ona przyniosła ze szkoły ten projekt, czy ja jej kupiłam. W każdym bądź razie zrobiła projekt wulkanu i niech jej się ocena poprawi. Chcę, żeby jak najszybciej może miała 6, żebym mogła ją, nie wiem, może postarzyć wcześniej i... Dobra. I żebym mogła ją też wyprowadzić wcześniej, bo jednak wiecie, już mamy... Czy my mamy 8? 3, 3, 1. Nie, to mamy 7 członków, a już zobaczcie, jak jest ciężko, nie? Więc muszę mieć miejsce też dla ofiar. No rób tą nie jajecznicę, tylko jajka chyba, tak? Gratulacje nowego członka rodziny. Dziękujemy ci bardzo, Gavin. Dzieci będą jeszcze spać? Tak, ale będą głodne bardzo. Kuchenka nam się chyba zepsuła. Musimy ją zamienić w takim razie. To położymy tutaj. Krzesełko w sumie mogłabym sprzedać. Jak ty się tam czujesz? A ty jak? Za ile? 3 godziny, czyli jak mamy 9, to o 12, tak? Torta jeszcze nie ma. Jak zjesz, to wiesz co, skorzystasz i możesz się pobawić, możesz pogłaskać, jeszcze raz pogłaskać i iść spać. A ta gdzie poszła? Zjeść coś, dobra. Nie możesz jeść. Nie możesz jeść, bo ty masz potem z głodu też może umrzeć, więc nie będziesz jeść. Sorry. Sprzedam talerzyk. Mamy taki super kosz. Bynajmniej dużo członków rodziny, to więcej zarabiamy. Możesz się wykąpać i nie wiem, możesz dla nas zarobić i pomalować coś. No. A potem dałam ci, że będziesz spać, tak? A my tu czekamy na ciebie. Ja zdobyta umiejętność ogrodnictwa. Weź sobie usiądź, siedź i czekaj na swoją śmierć, co? Możesz? No wiem, że śmierdzisz. A czemu ty nie jesteś taka osmolona, tylko smrodek ci się ulatnia? Pewnie coś mi się zbagowało. I ogólnie postanowiłam, że będę grać bez MC Command Centera, bo jak wiecie, jak oglądacie ziemniaczki albo jak zauważyliście, mam nowy dodatek, spotkajmy się, jak również mam ucieczkę w plener. I już mi po prostu ledwo co zaczęłam grać na tym dodatku MC Command, już mi tam, wiecie, w tych rodzinach z Windenburga już mi po prostu pomieszał, poprzenosił ich między rodzinami, więc stwierdziłam, że nie jest mi to potrzebne. Kto tam znowu do ciebie dzwoni? Nie, i tak zaraz umrę, więc sorry, nie. Jesteś głodna, tak? Wygłodzona do 24. Sądzę, że prędzej krówka da nam chyba, nie wiem. Jak się znacie na tych krowokwiatach, to wiecie co ile one tak mniej więcej wystawiają ten tort? Czy to dzień trzeba czekać, czy co? Dziecko jest głodne. Więc niech dziecko... Nie jedz tego ciastka, sorry. Nie do wyposażenia. Jak ja nie umiem w Simsy. Brać porcję i jeść. Szkraby. O, kojące światło. No dobrze. Maluchy. Słodziaki. A właśnie, bo wyście nie widzieli jej z bliska, w sensie tej naszej najmłodszej, to ja podjadę tutaj na tabie. Nasza Małgosia i nasza Ania, tak? Aniu, czy słodkie masz stópki, ale czy... to masz chyba niebieskie oczka, tak mi się wydaje. I tak mam grafikę ustawioną wszystko na średnie, bo na wysokich mój laptop miałam wrażenie, że naprawdę. Ta też ma niebieskie, po tatusiu chyba mają. Też wydaje mi się, że Ania ma chyba trochę jaśniejsze. Zobaczcie, jak zagląda do talerza. Dobra, to co, może pamiątkową fotę? Jak wcinają sobie? O, słodziaki, nie? I ta piżamka w króliczki.
O czym to ja mówiłam? Tak, że zmieniłam. O, umarła. Zobaczcie. Mamy kolejną ofiarę. Możemy zrobić ślub. Znowu ominęłam ten, wiecie, rytuał śmierci. Zaraz muszę wyryć tutaj. Będę musiała też te groby poprzynosić. To chyba do wyposażenia rodziny muszę dać, co? Okej, okay, tylko... tak, to będzie. Nie wiem, chyba raczej w tym odcinku nie poznamy żadnej nowej ofiary. Bo jak widzicie, nadal nie mamy ślubu z tą naszą Sarą, która urodziła nam już dziecko. Czekaj, a to dziecko będzie miało po nas nazwisko? Nie. Po ojcu, a bo ja tego nie zmienię. Znaczy po ojcu, po matce. Dobra, to potem to zmienię najwyżej. Bo cała reszta ma. O, ona to zaraz podbije punkcik. Co ty, spięta jesteś? A, bo zabawy. Co ty mogłabyś dla zabawy robić, oprócz oglądania telewizji? Musiałabym jej coś kupić. Jakiś stolik do zabaw, czy jakieś może zabawkę. Miały zabawki, ale chyba pochowały po wyposażeniach, tak mi się zdaje. Dobra, dziecko, po prostu wrócisz ze szkoły, to skorzystasz i będziesz oglądać programy dziecięce. A ty tam robisz kubkę? No, robi. Jest! Trzeci poziom! Super. Gratulacje. Dobra. Zrobiła. To może się myślenie bawić. Ty idź ją powitaj. Właśnie pokaż, jak tam twoje umiejętności. Nie, tu. Tu są. Trzy. No, myślenie tylko i poruszanie się na trzecim. W zasadzie będzie można ją postarzeć, bo też tak mi się wydaje, że no w zasadzie dwa dni, więc to w sumie nie robi różnicy. Dobra, powitała się. To idź to wyczyść, a potem ucz. O, piątkowa uczennica. No to brawo. Brawo, kochanie. Naprawdę jestem z ciebie dumna. Co ty tam znowu płaczesz? A pewnie przez ten etap cały swój. Idź, że skorzystać. Miałeś skorzystać. A nie, zrobiłeś to w szkole. No dobra. Dziecko płacze. Oskar, wstawaj. Jak zwykle pieluszka, butelka, przytul, kołysz. My mamy coś tam? W zasadzie nie mamy nic takiego oprócz tych ryby z frytkami, więc mógłbyś podać jakiś... gdzie to idzie? Mam nadzieję, że nie idziesz zjeść tortu. Nie, idzie się chyba pobawić. Dobra, weź zrób sałatkę. To ci wzrasta... O, właśnie, tak myślałam, że one sobie pochowały te zabawki. Zobacz mi to tu. To jest... W zasadzie powinnam jeszcze jedną kupić, no ale dobra. Co ty tam znowu rozgniewana? Nie chcę. Sorry, musisz się nauczyć kubkać. A, bo widocznie lepiej ci wychodzi to niż... Dobra, to baw się. No, jaki on jest słodki. Nie, nianio, idź sobie. Mogłabyś potem wziąć prysznic i tatuś zrobić coś do jedzenia, co sobie zjesz. I odrobisz lekcję przede wszystkim też. A ty jesteś głodna, ale jak nauczysz się robić kupę, w zasadzie przydałoby się te dziewczyny wykąpać. Więc możesz wykąpać Annę. Jak tylko zrobi kubkę. A, niepozłuszne małe dziecko, no dobra. Ale jakie one są kochane. W ogóle tak przyjęły ciepło, one wszystkie, te ofiary przyjmują ciepło, te wszystkie dzieci, nie? Z poprzednich małżeństw. To jest takie, zostaw to dziecko. Chodź zjedz. Weź porcję. Ona chyba idzie wziąć prysznic, tak? Tak, ale to potem też będzie mogła porcję wziąć. I będziesz mogła odrobić sobie lekcję i oglądać sobie program dziecięcy i pewnie pójdzie spać. Ty się możesz tu uczyć nadal. Ja nigdy nie wiem, gdzie te umiejętności są.
myślenie na dwójce, no to prawie, prawie, albo to jest ta starsza, tak? A to jest ta młodsza. Ona ma tutaj... O, był wypadek, tak? No niestety. Czasem tak bywa dziecko. Dobra. Nie wiem, czy Oskara będę do jakiegoś klubu zapisywać, czy nie. Zapytaj, jak minął dzień. No czemu nie? Interesuj się życiem swoich dzieci. Popraw humor. Niestety wasz tatuś jest taki bardzo kochliwy i ten chętny na pieniądze. Jejku, dziecku, nie płacz, bo mi smutno się robi. Chodź się pobaw. Wyobraźnię sobie poćwiczysz. A ona niech tutaj wbije ten następny level i ja widziałam, że ty chodzisz z talerzem gdzieś. Weź tu wyczyść, dobrze? A potem możesz sobie pejzażyk namalować. Co ty idziesz? Sprzątnij. Co ty idziesz sprzątnąć? Ej. Halo? Oskar? Okej. No nie mam pytań, nie? Jak lubisz sprzątać piasek, to... Weź zimny prysznic, bo nie chcę, żebyś był flirciarski. Ociągnięty trzeci poziom. To zostaw tego, tableta. Ty jednak nie. Tylko weź wykąp Małgorzatę. A ta druga może Ania się pobawi tutaj tablecikiem w takim razie. Też możesz sobie grać w tę grę. Ojejku, czemu płaczesz? A bo ona chyba cały czas ma ten swój etap, tak? Że tam przylepa, no. Ale to dobrze, urozmaica nam to trochę rozgrywkę, prawda? No, obejrzysz sobie i mówię, i pójdziesz spać, bo nic więcej nie będziesz mogła robić. Bierzesz ten prysznic? Bierzesz. Co ty mógłbyś porobić? Możesz poćwiczyć opowiadanie historii. Jak tam nasz... Nie, nadal nie mamy. Zresztą nie mogę jej nawet zabić, bo... Dobra, ona wykąpie dziecko i wydaje mi się, że pójdziemy na parcelę publiczną. Kurczę. Pójdziemy na parcelę publiczną i ten, wiecie, i zrobimy ten ślub. Najwyżej ten odcinek znowu będzie taki bardzo długi. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Nie wiem, czy wolicie takie 25-minutowe, półgodzinne, czy takie prawie 40-minutowe. Możesz sobie skorzystać, możesz się wykąpać w zasadzie. Albo się nie kąp, tylko po prostu idź, skorzystaj. A ty, dziecko, co tam? Możesz sobie, wiesz co, skorzystać z nocniczka. I coś przydałoby się, żebyś zjadła. Ty masz lekcje odrobione. Wiecie co? To idziemy sobie do tego naszego parku zrobić ślub. Dobra, to idź weź szybko ślub. A czekajcie, bo wy nie jesteście zaręczeni. O, rany, rany, rany. Oświadcz się, proszę bardzo. Nie, wcale nie stałaś w tym czymś. Oskar, idź. Sara, poczekaj na nas. Nie, wcale nie przeszłaś przez lampę. Dobra. Bella znowu mi myszki nie schowa. No co jest z tym tabem? Też wam się tak robi, że tak wam ten... tak koło grilla naprawdę romantycznie będziecie razem smażyć dzieci, czy co? Dobra, tylko chciałam... którym nie tym. Ja już zapomniałam nawet, którym to się tak steruje ładnie. No idealnie, nie powiem. Idealnie, na tle grilla po prostu, wiesz co, romantyk z ciebie jak... Okej. Okay. Słodko. Jeszcze nie możemy wziąć ślubu. Dobra, teraz możemy wejść ślub z nią. Mam nadzieję, że goście tu do nas przyjdą. Jak nie, to nie.
Nic się nie stało, najwyżej my będziemy tylko gośćmi. O. No gdzie te wręczanie obrączek, rany? Jest, chyba teraz będzie. Czekajcie, chciałam zatrzymać, żeby właśnie zrobić ładne zdjęcie. Może bez tych wszystkich plambabów i w ogóle. Dobra. Słodko. Dobra, nie będę śpiewać, bo i tak mam trochę, wydaje mi się, że chrypę. Okej, to teraz wszyscy przenosimy się do domu i robimy na szybkiego przyjęcie. Ale my przecież mieszkamy razem. No dlaczego my znowu nie jesteśmy w grupie? No dobra, nieważne. Zaplanuj to wydarzenie towarzyskie. No, Oskar. No mówię, ten odcinek będzie długi. Bo jeszcze musimy przyjęcie zrobić. Oni lecą na tył domu, więc ja się obawiam, że chyba Krowokwiat ma tort. I oni wszyscy, kurde, tak tutaj na razie. Czekajcie, ja muszę to zobaczyć. Jest, ma tort. Czy wy lecicie, żeby, kurde, czekajcie, muszę go ogrodzić. Bo przecież nam zaraz zginął. A ja muszę huczne przyjęcie zrobić. O, widzicie, to zginie w tym odcinku. Czekajcie, jak to się robiło. Tak, najtańszy płotek i teraz czekajcie, żeby nie usunąć tego krowy. O, tak, będzie dobrze. Nie powinni się tu dostać, prawda? Dobra, fajnie. A więc... O, kiedy masz fajny strój wizytowy. Nawet, znaczy wizytowy na imprezę, nawet nie widziałam. Dobra. Co my musimy robić? Pewnie jak zwykle jakieś samoloty mi latają. Wypić coś. Nie mamy baru, spoko. Niech ci Simowie zatańczą do muzyki. No to tak. Może alternatywna, bo jest spoko też, oprócz popu. Jeszcze lubię tą straszną muzykę tutaj. Halo. No i chodźcie tu. Ej, bo ja muszę utworzyć grupę z wami. Działania, utwórz grupę. Ty. Dobra. Ty dziecko, idź spać, bo to już pora na ciebie. Ty w zasadzie też możesz iść spać, tak jak twoja siostra. A my tutaj chodźcie, idziemy... Tańcz razem. O. Będziesz tańczyć? Jest. Dobra. Okej, zaliczyło nam się. Więc musimy... Popraw humor. Tutaj z gośćmi trochę pogadać. Poznaj ją. Możemy z nią jeszcze. Poślij jej pocałunek. No. Musimy interakcje wykonywać. Podziękuj za przybycie. Opowiedz dowcip. Tamta jest ponura, Spox. Popraw humor. No, opowiedziałeś... O, Arkadiusz ma wkrótce urodziny, czyli pewnie w następnym odcinku będzie miał, tak? I kurczę, on znowu opowiedział dowcip i mi to się nie wbiło, no co za po prostu... Tyle powiem. Nie, wbiło się, dobra. Rozbawieni, no nie wiem, czy nam się to uda. Co ty? A, bo ona jest zazdrosna i ona nie lubi, jak on ten z kimś gada. No nie wiem, czy nam się uda. Chyba, żeby mielibyśmy jakiś... Muszę, wiecie co, zrobić taki obraz, który będzie miał ten nastrójnik. Ty, wiesz co, weź ty gotuj białe ciasto. Co ty będziesz zmywał? Weź wypij coś. Czy jak ja wezmę sobie na szybko, chciałabym wodę, to czy to się liczy? On sobie wziął teraz wodę.
I czy to się liczy, czy ja muszę drinka zrobić? A, ona płacze tu. Chyba mu się nie zaliczy, co? Też ten coś ma. Co to jest? Skąd ty to masz? Nie. Czemu ty się budzisz? Przecież masz lampkę. Boże, dziecko. Drażnisz mnie już. Co, ty lekcje idziesz odrabiać? Aha, no dobra. Ej, patrzcie, zaliczyło się, bo on miał drinka. Czytaj Annie do snu. O, Kali, siema. Biła do nas na imprezę. Jejku, co ja mam zrobić? Rozbawienie, no to nie wiem, czy ją uda nam się ich rozbawić wszystkich. Chyba, że wiem, mam pomysł. Chodźcie oglądać, czekajcie, oglądaj telewizję razem. Oglądaj kanał. Kanał komediowy, ale tak, żeby oni razem, to chyba tak muszę, co? Co, oni powinni się zrobić rozbawieni wtedy. Nawiedza nam szafkę. I powinno się zaliczyć. Będziemy mogli ich pożegnać i pójść potem, żeby zjadła ten tort. A nie, czekajcie. Przecież on musi dwa razy ją. Kurde, to nie umrze w tym odcinku. A ta jest smutna chyba. No. Jesus, co ty tam znowu oglądasz, no? Weź prze... Nie. Albo mogą być romanse w sumie. Weź. A, nie uda się. Nie uda się, mówię wam. Nie uda się, no nie uda się, no. No przecież. A czekajcie, ona jeszcze musi nas na zdradzie przyłapać. Rany, ile tego wszystkiego jest. Wiecie co, ja chyba wstawię bar. I zrobię to z tymi drinkami. Bo przecież z tymi scenami rozbawienia i w ogóle to... Dobra, postawię go tu, ok? Weź napoje dla wszystkich, weź po prostu zrób im sok z lodem. Ok? Czemu te dzieci latają? Znaczy nie dosłownie. Idź spać, miałaś iść spać. Dlaczego nie idziesz spać? Już, won. Kto zepsuł kran? To za po prostu nie ogar. Totalny nie ogar. Czy ja mogę to wyłączyć? Dziękuję. Co? Oskar, ty nie znałeś jej cech? Poważnie. Chodź no tu. Bierzcie te... Kobieto. Weź to podnieś. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy, proszę was. Możesz to wypić? Albo to drugie, nie wiem. To jest... Dobra, bo ty masz coś już, tak? No i nie wiem, coś mi... Czemu to dziecko nie chce spać? Możesz mi powiedzieć? A, bo ono chciało posprzątać, dobrze. Czy ono nie chce spać, bo jest impreza, czy o co chodzi? No niech ktoś wypije jeszcze jednego drinka. Błagam, no powinno się zaliczyć. Jak nie, to się... Jest. Dobra, nara, wszystkim, won. Już. Dziękuję. A ty chodź tu. Już, skończ tu. Chodź no tu. Chodź, niech cię zje, ja tu poogarniam zaraz to wszystko, pokładę te dzieci, ale niech ją choć raz zje. Zjedz tort. Czy my nie mamy ścian na zewnątrz? Nie domalowałam pewnie. Powinien ją wypluć, tak? Już się przestraszałam, że nie wypluję jej. I jak teraz ją jeszcze raz zje, to powinna umrzeć, tak? Dobra. Jednak ja zakończę ten odcinek tutaj. Wiem, że może niby rzekomo, niby dużo się działo, ale tak naprawdę no,
nie za dużo, jeśli czujecie, o co chodzi. A jednak mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę bądź komentarz, to naprawdę motywuje. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć!